chodzi. No właśnie. No po co? 270 hektara, który podzielony był na następujące sektory. Obóz więźniarski z barakami mieszkalnymi, kompleks gospodarczy obejmujący gospodarstwo rolne, ogrody warzywne, magazyny, warsztaty obozowe oraz część administracyjną mieszczącą biura władz obozu, kwatery dla oficerów SS i koszary dla załogi wartowniczej. Z sektora SS zachowały się jedynie dwa baraki, numer 38 i 39. W pierwszym mieściły się pokoje mieszkalne, nadzorczyń obozu koncentracyjnego, pomiędzy drugim poczta obozowa oraz pomieszczenia biurowe kierownictwa obozu więźniarskiego wraz z kancelarią, w której przechowywano kartoteki osobowe i księgi zgodnie. Kartoteki i księgi.